Górale, górale i krakowiacy, czyli kolejna odsłona derbów Małopolski, derb bramkarze. 72 Oskar Polak, nie gospodarzy. I tak, bramkarze 50 Paweł Bizup, Bakiewicz i 88 Łukasz Kamiński. Do dyspozycji pozostają tutaj jeszcze dużo i przyjemnie. Krążek na lodzie, no i gramy. Tutaj powstrzymanie i teraz Kapica. Kapica z backhandu, ale Bizup spokojnie broni. Szybko krążek opanowany przez zespół trenera Marka Ziętary. Teraz gol! 7 sekund zaledwie potrzebowali krakowianie, żeby wykorzystać przewagę. Chyba tam Brynkus, jeżeli dobrze dostrzegłem. Słowakiewicz, Słowakiewicz, Polak, ta interwencja Fabian Kapica. Kolusz, Kolusz, Szczechura i tam chyba poprzeczka. I są pasy, Kacper Malasiński i Bizup teraz nakrywa ten krążek. Szybka wymiana podań, guma na niebieskiej, nie ma dobitki i gol. Jest krążek w bramce, wydawało się, że zdąży tam Paweł Bizup. Patrzymy na powtórce. Uderzenie mocne z niebieskiej. No i tutaj już dobitka była bez Hanson. Uwaga, teraz będzie sytuacja sam na sam. Wychodzi Szczerba, jak się to skończy? Szczerba i przestrzelił w idealnej. Tymczasem krakowianie i gol! Jest trzecia bramka. Judan posyła tą gumę precyzyjnym strzałem po lodzie. No i na 4 minuty i 10 sekund Krakowia prowadzi już 3 bramkami. Na środek do Kolusza. Kolusz na skrzydło. Jarczyk przed bramkę i to po... Kolusz, Szczerba. Szczerba. Uderzenie i krążek tam podskakuje blisko krakowskiej bramki. Jeszcze zrobiło. Patrzymy, kto tę sytuację wykorzysta lepiej. Z Walgrenem. Junan. Junan zasłonięty Bizup, ale broni ten uderzenie. Bukowski. No troszeczkę teraz przedobrzył Bukowski i znowu Szczechura. Szczechura gol! Sytuacja sam na sam. Aleksander Szczechura daje pierwszą bramkę dla ekipy z Nowego Targu. 1-3 w tej chwili. Patrzymy na powtórce. Niepilnowany Szczechura pojechał jak do rzutu karnego. No i uderzył tutaj ten krążek. Wajda traci krążek i groźna sytuacja. Bizup złączył parkany, no i broni to Brynkus. Gol! Ależ piękna bramka. Johansson wykorzystał po 17 sekundach przewagę. No i bardzo są dzisiaj skuteczni krakowianie. Precyzyjny strzał, trochę chyba lepiej też powinien, chyba pozycja spalona, ale jeszcze Kolusz. Kolusz, rozciągnięcie, broni to uderzenie. Nawet chyba nie bronił Polak, ale będziemy mieć kolejną karę. Kolejny wygrywa doświadczony Marcin Kolusz. Szczekura wypchnięty i uwaga, sytuacja sam na sam, jak się to skończy. I broni Bizu, jeszcze dobitka tam z półobrotu. Mrugała, mrugała, ma miejsce, mrugała. Gdzie jest krążek? Nie ma go w bramce! Jest bramka! Dopadł tego krążka Kamiński. No i okazał się tutaj najsprytniejszy. Mocne uderzenie Mrugały. No i backhand Kamińskiego. 2-4. Wajda. Nie usiadł mu dobrze ten krążek na łopatce kija. Rzutka pod bramkę, Wajda, jeszcze zamieszanie, no i mrozi na swoim przedpolu krążek Maciej Kruczek. Szczechura, Szczerba, gol!
Jura Szczerba, jeden i drugi na Esz. No ale to jest, to ma małe znaczenie, bo teraz ta dwójka daje bramkę kontaktową. No i teraz ależ wściekli tam krakowianie, a to wszystko zaczęło się od straty Macieja Kruczka. Zawodnicy Marka Ziętary, Johansson oddał krążek na niebieskiej, gdzie jest guma, nie ma jej w bramce, ależ teraz zamieszanie potworne. Do końca drugiej tercy. Uderzenie Junana i obrócił się tam Junan, bo myślał cierpkich, gorzkich słów, żeby ci wzięli się do roboty, no bo dysponują tutaj napczanie już mocno podmęczeni do zmian. Junan, wycofanie przed bramkę Bizub i gol! Junan dobija ten krążek, no i jest piąte trafienie dla Komar Krakowi. I to jest właśnie ta akcja. Ze swoich obowiązków defensora. Jeszcze Jarosz, uderzenie, gol! Jarosz obsłużył Mocarskiego i Mocarski gdzieś tam w górne rejony bramki. Uderzenie bez przyjęcia, ale trzeba tutaj zaznaczyć, że Bizów był zasłużony. Rozi go Polak. Kolusz. Szczerba, Szczerba, odbity krążek parkanem do w dobry sposób Szczerba. 38 sekund, a teraz gol! Stracili gola w tym sezonie, który to już raz grając w przewadze Team Wahlgren. I znowu pod poprzeczkę te strzały z ławki kar Szczekura. Coraz mniej czasu, jeszcze tylko dwie sekundy, gol! Szczerba chyba równo z tym, jak zakończyła się kara Kacpra Malasińskiego. Patrzymy sobie na powtórce. No i to był strzał nie do obrony. Szczekura. Szczekura, Szczerba i interwencja. Lundgren obok bramki. Jeszcze ta próba gdzieś tam z najbliższej odległości. Cieszyli się krakowianie, ale nie, nie ma krążka po raz ósmy w bramce Bizuba. No i chyba już nie będzie, bo to jest gdzieś tam znalazł się za linią bramkową, bo tam było dosyć duże zamieszanie. I to jest ta właśnie akcja. Widzicie Państwo, że tutaj podnosi już kija w geście triumfu Junan. Co wskaże sędzia? Krążek w bramce, a więc sekund. Jeszcze Kolusz, Kolusz. Michalski, Michalski! Gdzie jest krążek? Nie ma go w bramce jeszcze. Próba Kolusza. Tutaj nic to nie dało. 4 do 8 przegrywa Kacha Podhale Nowy Targ w ramach 12. kolejki Tauron Hockey Ligi, a więc